Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Nie wszystkie zestawy z Władcy Pierścieni muszą wywoływać takie zdecydowanie przyspieszone bicie serca. No i tutaj tak nie jest, bo Aragorn i Arwena z Brickheadów to po prostu miły umilacz czasu w oczekiwaniu na Rivendell. $90 katalogowo za 261 elementów. No i jeśli chodzi o zawartość, to wydaje mi się, że mamy tutaj mocnego faworyta do najlepszego Brickheada z serii Władca Pierścieni. Aragorn naprawdę wygląda bardzo dobrze. No i myślę, że biorąc pod uwagę, że Balrog raczej jest pokraczny, ale to jest moja opinia, wy to widzicie, że Balrog wam się podobał. Gandalf mnie bardzo przypadł do gustu. Wydaje mi się, że Arwena tutaj wygląda tak dość nijako, ale Aragorn naprawdę daje radę. No myślę, że jeśli chodzi o pozostałe Brickheady, czyli Froda oraz Golluma, to tam raczej szału nie ma. No ale przekonajmy się, czy Aragorn rzeczywiście jest królem tego rozdania, bo to, że jest królem Gondoru, to jest niewątpliwe. Aragorn już koronowany na króla Gondoru, obok naturalnie Arwena. Przypominam, że jakiś czas temu pokazywałem wam ten zestaw z Gandalfem i Balrogiem. W kolejce czeka ten zestaw i ostatnio pojawiła się taka zapowiedź, że prawdopodobnie przy zakupie Rivendell ten zestaw będzie wpadał jako gratis. On kosztuje katalogowo 70 zł, najwyraźniej sprzedaje się na tyle słabo, że po prostu LEGO będzie go rozdawało gratis i trochę pozbędzie się stanu magazynowego, no ale ktoś bardzo fajnie napisał, że Gollum wygląda jak Bobas na plaży w Stegnie. Gratuluję autorowi tego komentarza, jest naprawdę idealny. A jeśli chodzi o wygląd tego zestawu, to chyba to są po prostu moje ulubione Brickheady z Lotra. Z tych, które pojawiły się do tej pory, bo Balrog naprawdę mnie się nie podoba, ale wielu z was pisało, że jest fajny. No i okej, to też mi pasuje, przecież każdy ma inny gust. Po prostu ten zestaw jako komplet podoba mi się najbardziej. Na ten jakoś nie mam weny, żeby go otworzyć, bo boję się, że zmasakruję Golluma. No ale co w środku? Naturalnie klocki do złożenia Arweny oraz Aragorna. Tak swoją drogą chyba dobre 5-6 lat nie czytałem Władcy Pierścieni. Wypadałoby sobie znowu odświeżyć. Lubię sobie tak raz na kilka lat to zapodać. O, a teraz zagadka. Jak to wyjąć? Dobra, udało się. Nie było łatwo. Tutaj mamy instrukcję do złożenia Aragorna. Lekko zagięta. Arwena w stanie, powiedziałbym, wręcz idealnym. No i klocki do zbudowania obu postaci, ponumerowane jedynką i dwójką, worków w sumie z tego co widzę jest 5. No to co, ja buduję i zaraz będziemy oglądać. Muszę powiedzieć, że Aragorn wyrasta na faworytów, jeśli chodzi o lotrowe Brickheady, bo naprawdę wygląda świetnie, jest bardzo dobrze dopracowany. No i może od niego w ogóle zacznę, bo skoro tak już go zacząłem chwalić na sam start, to myślę, że nie ma co zwlekać. Po pierwsze, jeśli chodzi o koronę, ona wygląda bardzo ładnie, została zrobiona z chromowanych klocków. No i tutaj zobaczcie, mamy bardzo ładny przód korony, co prawda trochę mi się to gryzie z tym, że nie zostało to zrobione w chromie, ale mimo wszystko ładny nadruk to jakoś wynagradza. Świetnie też prezentuje się cały napierśnik, bo mamy tutaj naprawdę duży, ładnie zadrukowany element. No i w ogóle cała postać prezentuje się świetnie. Pomijam fakt, że uwielbiam te miecze i myślę, że gdybym miał ich całą masę, ogromny zapas, to po prostu stworzyłbym sobie potężny oddział żołnierzy, którzy po prostu chodziliby z takimi mieczami tylko po to, żeby na nich patrzeć, bo tak ten element lubię. No a jeśli chodzi o pelerynę, ona została wykonana całkiem nieźle, natomiast wydaje mi się, że można tutaj było troszeczkę ją jeszcze bardziej wygładzić, ale i tak prezentuje się to bardzo dobrze. Trochę może brakuje jeszcze zaznaczenia w postaci jakiegoś buta, bo gdyby tutaj pojawiła się jeszcze płytka, która by podniosła Aragorna choćby o jedną wysokość plejta, to byłoby idealnie. Ale naprawdę muszę przyznać, że tutaj włożono bardzo dużo dbałości o detale, żeby Aragorn wyglądał właśnie tak. Jeśli chodzi o Arwenę, to tutaj jest, tak powiedziałbym, bardzo płasko. I w ogóle zacząłem się zastanawiać już po złożeniu tej figurki, dlaczego ktoś nie wpadł na pomysł, żeby zrobić nieco inaczej uszy.
mianowicie użyć tych slopów i po prostu je obrócić w taki sposób, żeby rzeczywiście te uszy były spiczaste, tak jak u elfów, i wtedy myślę, że to byłby taki dodatkowy smaczek. No a tak, Arwena ma po prostu normalne uszy i niestety trochę mi to przeszkadza, ale z drugiej strony można to zmodyfikować, więc jeśli macie te brickheady, to po prostu możecie zrobić sobie Arwenę jeszcze bardziej elficką. Warto zwrócić uwagę też na tego Tyla, tutaj nadruk prezentuje się bardzo dobrze. Korona, która okala jej głowę, jest zrobiona dokładnie tak jak u Aragorna, co ja w ogóle mówię, jak u Aragorna, ale chyba za dużo razy powiedziałem R i zaczynam się przejęzyczać, i te wszystkie chromowane elementy fajnie to ogarniają. Jeśli chodzi o strój, no jest tutaj bardzo jednolicie, no ale zakładam, że po prostu ktoś chciał odwzorować wygląd z tej filmowej sceny, ale mimo wszystko i tak warto zaznaczyć to, że dużo tych chromowanych elementów się pojawia. Aragorn naprawdę wypada bardzo dobrze, no a Arwena, to raczej jest, powiedziałbym, jeden z tych brickheadów, które tak najzwyczajniej w świecie pachną mi tymi pierwszymi wersjami brickheadów, czyli figurki, które są podobne zupełnie do nikogo, i gdyby nie ten diadem, który tutaj się pojawia, to ja bym nie wiedział, czy to jest Arwena, czy to jest jakaś taka niekoniecznie dobrana kolorystycznie królewna Śnieżka, ale Aragorn jest naprawdę sztosem. Nie będę wam tutaj opowiadał bajek, że to jest zestaw dla każdego. Absolutnie tak nie jest. To jest zestaw dla zatwardziałych fanów Władcy Pierścieni albo dla zatwardziałych fanów serii Brickheads. Jeśli nie jesteście ani tymi, możecie go sobie odpuścić, ale zdawajcie sobie sprawę z tego, że pewnie kiedy ten zestaw już zniknie ze sklepów, no to zdecydowanie jego cena poszybuje do góry. I to jest taki dodatkowy smaczek, no bo wszystko, co jest otagowane logo Władcy Pierścieni w Lego, bardzo szybko drożeje w momencie, kiedy już nie jest regularnie dostępne. Także zwróćcie na to uwagę, ale jeśli nie jesteście fanami Brickheadów ani Władcy Pierścieni, to po prostu zapomnijcie, że w ogóle oglądaliście ten materiał. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!